Oglądają Państwo główne wiadomości telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, zapraszam. Zeszliśmy z żądania 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych. Próba przekazania, iż związki zawodowe się usztywniły i w dalszym ciągu podtrzymują swój postulat 1000 zł, jest po prostu nieprawdą. We wrześniu mielibyśmy nie 5, a ponad 9% wzrostu wynagrodzenia. Zatrzymać strajk, kolejna tura negocjacji rządu i związków zawodowych nauczycieli. At 9:37, our beloved Holy Father John Paul II has returned to the house of the Father. Dziś mija 14. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Wszystkich wrzucono w jeden worek w czambu i to jest bardzo niesprawiedliwe. Tak zwanej trzynastki trzeba by pozbawić oczywiście wszystkich funkcjonariuszy i służb cywilnych i wojskowych i sędziów i prokuratorów, którzy sprzeniewierzyli się swojemu zawodowi. Według medialnych doniesień rząd pracuje nad rozwiązaniami pozbawiającymi prawa do dodatkowego świadczenia emerytalnego funkcjonariuszy aparatu represji PRL. Trwa kolejna tura negocjacji pomiędzy rządem a związkami zawodowymi nauczycieli. Od wyniku dzisiejszych rozmów zależy, czy 8 kwietnia dojdzie do strajku nauczycieli. Urszula Rogala. Otwierając poranną turę negocjacji, wicepremier Beata Szydło przedstawiła nową propozycję podwyżek płac, wynagrodzeń dla nauczycieli. Na zasadzie zmiany po prostu w rozdysponowaniu dodatków, czyli tym samym ten wzrost wynagrodzeń mógłby w tej samej puli, która jest przeznaczona w tej chwili, kształtować się na wyższym poziomie. Czyli we wrześniu mielibyśmy nie 5, a ponad 9% wzrostu wynagrodzenia. Rządową propozycję za satysfakcjonującą uznała Nauczycielska Solidarność. Trzeba podkreślić, że oprócz tej naszej 15-procentowej waloryzacji płac, rząd dołożył jeszcze pieniądze w sensie obligatoryjnego wypłaty obligatoryjnej wychowawstwa 300 zł dla każdego nauczyciela i dołożył jeszcze godziny dodatkowe do realizacji przez dyrektorów. Także generalnie można powiedzieć, że nasze minimum negocjacyjne jest już zrealizowane, ale oczywiście czekamy na efekty jeszcze negocjacji, które no, tutaj koledzy złożyli i jeżeli będzie jeszcze lepiej, to jak najbardziej przyjmiemy te propozycje. Z własną propozycją uregulowania konfliktu między rządem a nauczycielskimi związkami wystąpił prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaproponował, żeby podobnie jak nauczycieli akademickich, wynagrodzenia wszystkich nauczycieli objąć 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodów. Ustępstwa ogłosili też przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zeszliśmy z żądania 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych. Od 1 stycznia proponujemy podwyżkę w wysokości 30% od 1 stycznia 2019 roku. Proponujemy również uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit w karcie nauczyciela określony na 20%, czyli w połowie aktywności zawodowej nauczyciela. I czekamy na odniesienie się strony rządowej do naszych propozycji. Propozycja, o której przed sekundą mówił kolega Witkowicz, jest propozycją, która została przedstawiona przez związki zawodowe w ramach sposobu, metody szukania wyjścia z tego dramatycznego impasu. Natomiast dyskusja czy próba przekazania, iż związki zawodowe się usztywniły i w dalszym ciągu podtrzymują swój postulat 1000 zł, jest po prostu nieprawdą. Według ZNP za udziałem w strajku opowiedziało się około 80% szkół i przedszkoli, a według resortu niespełna 60%. Z informacji udostępnionych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że zaledwie 43% dyrektorów szkół powiadomiło o protestach okręgowe inspekcje. Jak podała Dziennik Gazeta Prawna, Inspekcja Pracy na zlecenie resortu edukacji sprawdzi, które placówki mają prawo do strajku. Urszula Rogala, Telewizja Republika. Dziś mija 14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Ojciec Święty zmarł w sobotę 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Jego odejście było wyjątkowym doświadczeniem polskiej wspólnoty. Jan Paweł II naznaczył naszą historię jak nikt przed nim.
Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku jako 264 następca świętego Piotra. Był pierwszym od 455 lat papieżem niepochodzącym z Włoch, a także pierwszym papieżem Słowianinem. Ojciec Święty odbył 104 podróże zagraniczne, w tym 8 razy odwiedził Polskę. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów osób nawróciło się na katolicyzm. Jego pontyfikat trwał niespełna 27 lat. Był trzecim co do długości w historii po świętym Piotrze i Piusie IX. Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Pogrzeb papieża odbył się 8 kwietnia. Mszy pogrzebowej przewodniczył kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. W ceremonii wzięło udział kilkaset tysięcy osób, w tym około 300 tysięcy Polaków. Była to największa uroczystość pogrzebowa w historii. Jan Paweł II został pochowany w grotach watykańskich. W 2011 roku został beatyfikowany, zaś 3 lata później papież Franciszek go kanonizował. Podczas wieczornego czuwania na placu Piłsudskiego mieszkańcy Warszawy będą mogli posłuchać fragmentów homilii świętego Jana Pawła II i kompozycji wykonanych przez chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Udział w wieczornym czuwaniu potwierdził także metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Według informacji Superekspresu rząd pracuje nad rozwiązaniem, które pozbawiłoby prawa do dodatkowego świadczenia emerytalnego byłych esbeków oraz innych funkcjonariuszy aparatu represji PRL. Więcej na ten temat Magdalena Bałkowiec. 13. emerytura miała przysługiwać wszystkim emerytom bez względu na dochody. Teraz, jak informuje Super Express, rząd rozważa zmiany, w wyniku których w dodatku mogą zostać pozbawieni emerytowani sędziowie i prokuratorzy wymiaru sprawiedliwości PRL, jak również byli funkcjonariusze komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Ryzykowne, mi się trudno wypowiadać, bo nie znam projektu. Przede wszystkim bardzo ryzykowne i moim zdaniem nic znowu z tego nie wyjdzie, niestety, dlatego że nie ma katalogu. Poprzedniej ustawie nie stworzono konkretnego katalogu, kto podlega tym wykluczeniom. Wszystkich wrzucono w jeden worek w czambu i to jest bardzo niesprawiedliwe. Ewentualne nowe rozwiązania de facto objęłyby osoby, które od 1 października 2017 roku na mocy ustawy dezubekizacyjnej pobierają niższe emerytury i renty. Wówczas tamte zmiany wzbudziły liczne protesty. Może się pojawić spór oczywiście. Wiemy, że w tej chwili niektórzy byli funkcjonariusze służb PRL-owskich wytaczają sprawę przeciwko Skarbowi Państwa i sądy różnie te kwestie rozstrzygają. Natomiast co do zasady, no, to rozwiązanie, jak powtarzam, jest logiczną konsekwencją tych założeń i tej ustawy ograniczającej świadczenia emerytalne byłych funkcjonariuszy, osób, które pracowały w czasach PRL-u. Publicysta Tadeusz Płużański w rozwiązaniach pozbawiających 13. emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL poszedłby dalej. Ale również zostali pozbawieni przywilejów emerytalnych. Wiemy, że do tej pory ta procedura objęła wyłącznie funkcjonariuszy UB i SB. A gdzie jest tak zwana wojskówka, czyli funkcjonariusze służb wojskowych, a gdzie sędziowie i prokuratorzy, którzy właśnie wydawali wyroki czy oskarżali z pobudek politycznych, oni wciąż pobierają przywileje emerytalne i taki ubek czy esbek może być obrażony, może uznawać to za rażącą niesprawiedliwość, że jemu państwo zabrało, a koledzy z sąsiedztwa, z wojska i z wymiaru sprawiedliwości wciąż te przywileje emerytalne mają. Pierwsze czytanie projektu o dodatkowych emeryturach było zaplanowane początkowo na wtorek w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jednak zostało przełożone na środę. Być może wynika to ze zmian, które mają się w nim znaleźć. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Rada Ministrów dyskutowała dziś nad rozwiązaniami dotyczącymi zakazu handlu w niedzielę. Wszystko wskazuje na to, że ewentualne zmiany w tej sprawie najwcześniej mogą zostać ogłoszone jesienią. Aleksandra Zarzycka. Czas, by skorygować błędną decyzję dotyczącą ograniczeń w handlu, apelują do rządzących politycy opozycji. Jak argumentują, zakaz handlu nie przyczynił się do ochrony rodzimych, małych sklepików i jest uciążliwy dla obywateli. Proponują też inne rozwiązania, takie jak zagwarantowanie w prawie 2 wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników w handlu, czy po prostu wyższe stawki za pracę w niedzielę. Posłowie Kukiz 15 mówią, że to w referendum. Sami obywatele powinni opowiedzieć się za tym, czy chcą wolnych niedziel, czy też nie.
publicznie. Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz prezentowała raport dotyczący oceny skutków gospodarczych zakazu handlu w niedzielę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości unikają jasnych deklaracji, czy i ewentualnie w jakim kierunku zmiany powinny w tej kwestii nastąpić. Jak mówią, jest to materia bardzo złożona, wymaga szczegółowej analizy i te analizy muszą jeszcze chwilę potrwać. Proszę Państwa, 35 tysięcy studentów straciło pracę, możliwość pracy w weekendy. A co najważniejsze, kłamstwem jest to, że w wszystkich krajach Europy Zachodniej czy w Europie jest zakaz handlu. W 21 krajach Europy nie obowiązują żadne większe zakazy. One obowiązują wyłącznie w Niemczech i w Austrii. To świadczy o tym, że ten raport jest niekorzystny dla rządu. Tak wyczuwam, bo na jesieni poznamy ten raport, czyli dopiero po wyborach. Jakby był korzystny dla rządu, ten rząd potrafi się chwalić jak żaden inny i by przedstawił ten raport od razu i pokazałby, jakie są pozytywne skutki. Czyli można domniemywać, oczywiście to jest domniemanie, że tych pozytywnych skutków nie jest zbyt wiele. Ja myślę, że to przede wszystkim jest potrzeba mieszkańców. Bo jeżeli mieszkańcy by powiedzieli, że chcemy, aby sklepy u nas były czynne albo nie, to jest ich decyzja. Nie można się obrażać na decyzję mieszkańców. Jeżeli obywatele chcą i oczekują, że będzie zakaz handlu, to w tym momencie uważam, że każda władza powinna to przyjąć, jeżeli zaś będzie odwrotna decyzja. Podobnie, rzecz polega na tym, że politycy mają pewną ideę nieomylności i sądzą, że cokolwiek podejmą jest doskonałe, a ja uważam właśnie odwrotnie. Pozwólmy się wypowiedzieć obywatelom, zaufajmy im, a wierzę w to, że mieszkańcy Polski wiedzą najlepiej, co chcą. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż wydaje się na pierwszy rzut oka i stąd ona wymaga takich poważnych analiz, a tutaj te zarzuty, które się pojawiają, no są nietrafione moim zdaniem i z kolei jeżeli rząd by cokolwiek zaproponował, ktoś mógłby powiedzieć, ale to nie jest na podstawie pełnych informacji czy pełnych analiz, tylko to jak się komu coś wydaje. Pełny raport dotyczący skutków gospodarczych ograniczeń w handlu mamy poznać jesienią. Do tego czasu, jak tłumaczy minister Jadwiga Emilewicz, będą trwały badania zachowań konsumenckich. Ograniczenia handlu w niedzielę obowiązują od ubiegłego roku. Wówczas były to dwie niedziele handlowe, od początku tego roku tylko jedna. No i zgodnie z obowiązującą ustawą od przyszłego roku we wszystkie niedziele mają obowiązywać ograniczenia w handlu. Dejan S., sprawca wczorajszego ataku na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, usłyszał dziś ze strony prokuratury w Siedlcach zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia polityka. Dejan S. ugodził Wojciecha Kudelskiego nożem w brzuch. Mężczyzna przeszedł wczoraj operację. Jego stan jest stabilny. Prawdopodobnie za kilka dni będzie mógł opuścić szpital. Z ustaleń prokuratury wynika, że w przeszłości Dejan S. leczył się psychiatrycznie. Agenci warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś 11 osób w dwóch wątkach śledztwa dotyczącego firmy windykacyjnej GetBack. Tym razem chodzi o dwa wątki, piramidę finansową oraz oszustwa i wyprowadzenie pieniędzy poprzez szereg firm z GetBacku. Wśród zatrzymanych są byli pracownicy i dyrektorzy jednego z banków. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują mieszkania zatrzymanych osób. Po tych czynnościach wszystkie zatrzymane osoby trafią do prokuratury regionalnej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty. Przenosimy się za granicę. Posłom brytyjskiej Izby Gmin nie udało się znaleźć większości dla żadnej z głosowanych wczoraj opcji Brexitu. Oznacza to, że Zjednoczone Królestwo według najbardziej prawdopodobnego na dziś wariantu wystąpi z Unii Europejskiej bez żadnej umowy rozwodowej. Paulina Bilińska. Poniedziałkowe orientacyjne posiedzenie brytyjskiego parlamentu zakończyło się fiaskiem. Posłowie Izby Gmin ponownie odrzucili cztery scenariusze w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W tej sytuacji Brexit w wersji hard wydaje się nieuchronny. Panie i panowie, jedynym sposobem na uniknięcie Brexitu w wersji no deal będzie uzyskanie pozytywnej większości. Rada Europejska wyraziła się jasno, że Wielka Brytania powinna teraz wskazać drogę naprzód lub wskazać plan. Teraz nawet bardziej niż przedtem.
Większością zaledwie 3 głosów posłowie odrzucili wariant, zgodnie z którym Wielka Brytania pozostałaby w Unii Celnej z Unią Europejską. Przepadła opcja określona mianem Wspólny Rynek 2.0, która zakładała pozostanie w Unii Celnej oraz utrzymanie jednolitego rynku z Unią. Odrzucono także pomysł referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji w sprawie Brexitu bez względu na decyzję, a także całkowite odstąpienie od artykułu 50 w przypadku braku ostatecznego porozumienia z Unią. To już drugi raz, kiedy ta Izba rozważała wiele opcji na przyszłość. Po raz kolejny nie udało się zdobyć zdecydowanej większości dla żadnej z opcji. Taki wynik oznacza, że domyślnie nasza sytuacja prawna zakłada opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej w ciągu zaledwie 11 dni. Aby uzyskać przedłużenie tego okresu, rząd będzie musiał przedstawić wiarygodną propozycję Unii Europejskiej, co zrobimy w dodatkowym czasie. To rozczarowujące, że żadne rozwiązanie nie zostało poparte przez większość tego wieczoru. Przypominam pani premier, że przedstawiona przez nią umowa została odrzucona już 3-krotnie przez Izbę. Politycy partii konserwatywnej lojalni wobec Theresy May podkreślają, że umowa wynegocjowana przez premier jest najlepszą, jaką Wielka Brytania może uzyskać. To opcja kompromisowa, która realizuje założenia referendum, ale jednocześnie pozwala nam na dostosowanie się do życzeń tych, którzy chcieli pozostać w Unii. Myślę, że to jest jasne. Właśnie dlatego wszystkie inne opcje zostały odrzucone. Musimy skupić się na tym, czego chcemy, a nie na tym, czego nie chcemy. Brexit przyciąga oczy całego świata i ten fakt postanowiła wykorzystać 12-osobowa grupa aktywistów, która w ramach protestu przeciwko braku reakcji posłów na problem zmiany klimatu postanowiła zwrócić uwagę na swoje postulaty. Jak widać, skutecznie. Rozebrani do połowy stanęli przy dźwięku oszczelnej szybie w galerii Zbyk Gmin podczas trwających obrad nad brexitowymi scenariuszami. Zajście nie przerwało posiedzenia, pomimo tego, że policja, ze względu na brak współpracy z demonstrantami, musiała każdego z nich wynosić z izby obrad. Demonstranci usłyszeli zarzut obrazy moralności publicznej. Dziś brytyjski rząd wznowił debatę, która została podzielona na dwie części. Najpierw będzie obradował gabinet polityczny, później do dyskusji ministrów dołączą urzędnicy państwowi. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Teraz dwa zaproszenia na dzisiejszy wieczór w Republice. Pierwsze dotyczy rozmowy ściśle jawnej Piotra Nisztora. Niedługo miną prawie 2 lata od rozpoczęcia prac przez komisję weryfikacyjną. Co ustalono, na jakim etapie jest afera reprywatyzacyjna? O to będę pytał Sebastiana Kaletę, radnego miasta stołecznego Warszawy i wiceprzewodniczącego komisji weryfikacyjnej. Rozmowa ściśle jawna, 20:30. Godzinę później zapraszam na nowy odcinek programu Doroty Kani, Koniec systemu. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się dokumenty Służby Bezpieczeństwa dotyczące Adama Michnika i zapisy rozmów, które prowadził ze Służbą Bezpieczeństwa, między innymi w barze na Rozdrożu. Czy te spotkania miały wpływ na to, jak się zachowywał Adam Michnik później? Czy dlatego był przeciwnikiem lustracji, bo zobaczył dokumenty dotyczące swoich kolegów w archiwach MSW, gdzie wszedł jako członek komisji badającej archiwa? O tym właśnie będzie koniec systemu, a w drugiej części programu porozmawiamy z Rafałem Ziemkiewiczem. Sztuka to wartość. Ponad 30 dzieł sztuki współczesnej z kolekcji PKO Banku Polskiego trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ekspozycja będzie otwarta dla publiczności od 5 kwietnia do 30 czerwca. PKO Bank Polski jest jedną z niewielu instytucji w kraju posiadających tak bogatą kolekcję polskiej sztuki współczesnej. Muzeum Narodowe ma ambicje, by sztuka współczesna, sztuka nowoczesna często gościła w naszych murach. Za naszymi plecami jest wystawa, którą Państwo za chwilę zobaczycie. Wystawa, która pokazuje serdeczny stosunek PKO BP do artystów, współczesnych artystów polskich. PKO Bank Polski jest bankiem nierozerwalnie związanym z Polską, a to oznacza nie tylko polskie finanse, ale również społeczeństwo, kulturę i sztukę. I właściwie od początku prawie swojego istnienia, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie istnienia banku. Bank został założony 7 lutego 1919 roku dekretem marszałka Piłsudskiego i praktycznie już w 20-leciu międzywojennym były pierwsze inicjatywy, które wspierały sztukę i artystów w Polsce. Sztuka to wartość i to w bardzo wielu znaczeniach, także że nie tylko wartość finansowa, która tutaj się kojarzy od razu, natomiast jest to wartość intelektualna, wartość edukacyjna,
wartość społeczna bardzo wiele znaczeń ma i właśnie ta wystawa ma pokazać, że jak na wielu poziomach sztuka stanowi wartość. Lider legendarnej brytyjskiej grupy rockowej The Rolling Stones, Mick Jagger, trafił do szpitala. Jagger ma przejść w Nowym Jorku operację wymiany zastawki serca. W związku z tym Stonesi odwołali trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, która miała rozpocząć się w tych dniach. Bardzo przepraszam wszystkich naszych fanów w Ameryce i Kanadzie za zwrot biletów. Naprawdę nienawidzę was tak zawodzić. Jestem zdruzgotany, że muszę odłożyć trasę, ale będę bardzo ciężko pracować, aby jak najszybciej wrócić na scenę. Jeszcze raz wielkie przeprosiny dla wszystkich. Będziemy za tobą tęsknić w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale nie możemy się już doczekać, aby zobaczyć was wszystkich wkrótce razem. To dla Mika, dzięki za wsparcie. Oznacza to dla nas tak wiele. To duże rozczarowanie dla wszystkich, ale trzeba się tym zająć i do zobaczenia wkrótce. Mick, jesteśmy zawsze z tobą. The Rolling Stones działają od 1962 roku. Pomimo tego, że cztery muzycy grupy mają w sumie 300 lat, zespół nie zwalnia tempa i cały czas intensywnie koncertuje na całym świecie. W lipcu ubiegłego roku rock'n'rollowy cyrk pod nazwą The Rolling Stones wystąpił na Stadionie Narodowym w Warszawie. To był czwarty koncert Stonesów w Polsce. Po raz pierwszy grupa wystąpiła w naszym kraju 52 lata temu. Mickowi życzymy szybkiego powrotu do formy i na koncertowe trasy. Pora na sport. Rafał Kacprzak, witaj. Dobry wieczór, Ryszardzie. Dobry wieczór Państwu. Niełatwe jest życie trenera po ostatniej kolejce ligowej. Szefowie Lecha Poznań i Legii Warszawa zwolnili trenerów obydwu ekip, czyli Adama Nawałkę, do niedawna trenera reprezentacji, i Ricardo Sapinto, Portugalczyka. No niestety, 27 kolejka Lotto Ekstraklasy nie zapisze... Nie wykazali się nie panowie. Tak, 27 kolejka Ekstraklasy przejdzie do historii nie ze względu na wyniki, a ze względu na to, że w jeden weekend pożegnało się ze swoją pracą dwóch trenerów. Legia Warszawa, władze Legii Warszawa wczoraj, 1 kwietnia, wydały oświadczenie, że Ricardo Sapinto został zwolniony. I nie był to żart prima aprilis, chociaż kibicom w stolicy kraju i tak nie jest do śmiechu, a w szczególności nie jest do śmiechu po kompromitującej porażce na wyjeździe z Wisłą Kraków, gdzie Biała Gwiazda wygrała 4-0. Było to trzecie zwycięstwo ligowe Wisły przez ostatnie 9 lat na własnym stadionie. Nad Legią, tak, oczywiście. Co ciekawe, 4-0 po raz ostatni wygrali w 2010 roku, ale rzucamy sam sobie też Legią Warszawa. No właśnie, Ricardo Sapinto, no pod wodzą Portugalczyka piłkarze warszawskiej Legii nie grali wcale atrakcyjnego futbolu. Szkoleniowiec był krytykowany też za słabe wyniki, ale i za utraconą chemię, takie zaufanie w szatni. No jednak... Ładnie powiedziane, utraconą chemię. Tak. Kto będzie dbał o przywrócenie tej chemii teraz? Przywrócenie tej chemii będzie dbał Aleksander Vukovic, dla którego to już jest trzecie podejście jako trenera Legii Warszawa. Vuko jest z Legią na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Myślę, że tutaj on pociągnie trochę ten zespół jeszcze do końca sezonu. Zresztą taką umowę nawiązał z Dariuszem Mioduskim, prezesem Legii Warszawa. I zobaczymy, no do końca sezonu pozostało jeszcze 10 kolejek. 3 w Wszystko się może zdarzyć. Legia w tej chwili traci do prowadzącej Lechii Gdańsk 5 punktów. No nie jest to dystans nie do odrobienia, nie z takich opresji ale wychodziły zespoły. Ale na to, jak wygląda gra Legii Warszawa, to jednak chyba Lechia Gdańsk tutaj ma wszystko. Wszystkie atuty tak, żeby zostać nowym mistrzem Polski. Zobaczymy, jak to będzie. A co z Adamem Nawałką? Czy wiemy, jakie będzie nowe miejsce pracy byłego selekcjonera naszej reprezentacji? A kto zastąpi Nawałkę w Lechu? Na razie w Lechu Poznań... Nie, Dariusz Żuraw ma przecież... Dariusz Żuraw, tak, ale to na razie... Strażakiem trenerskim. Właśnie, kolejarz na pewno jeszcze będzie tutaj musiał też walczyć o to, żeby pozostać w grupie mistrzowskiej. I co się poukłada w tych obu zespołach, na pewno no to dowiemy się z końcem sezonu. Odpocznijmy od piłki, sporty motorowe. Kuba Przygoński. Trwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Raid Abu Dhabi Zabi Desert Challenge. Jesteśmy po drugim etapie, a po drugim etapie jest dokładnie załoga Orlen Team, czyli Kuba Przygoński, Timo Gottschalk, jego nowy pilot. A Kuba Przygoński awansował po tym drugim etapie na czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej. Zobaczmy. Lubi pustynne trasy. Początek zmagań w zawodach rozgrywanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich okazał się dla Przygońskiego i Gottschalka pechowy. Załoga Orlen Team długo prowadziła w pierwszym etapie, jednak 5 km przed metą w minibagi urwała się półoś. Drugi etap Kuba Przygoński przejechał już jednak bez większych przygód na trasie i ostatecznie zajął na mecie dobrą piątą lokatę. Taki rezultat pozwolił mu awansować na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu Abu Dhabi Desert Challenge. Przed nami był Martin Prokop, który się niestety zakopał. W miejscu, gdzie się zakopał, no nie widzieliśmy go, więc go dotknęliśmy naszymi drzwiami. Nasze drzwi ucierpiały i
połowie odcinka musieliśmy je tak naprawdę wyrzucić, bo nie dało się z nimi jechać, więc jechaliśmy bardzo szybko bez drzwi. Nawet zobaczyłem, że da się jechać 190 na godzinę bez drzwi, jakoś w środku da się wytrzymać. Na trasie liczącej 223 km najlepszy okazał się Yazid Al-Raji, który w klasyfikacji generalnej rajdu zajmuje 10. pozycję. Natomiast pierwszą lokatę po dwóch dniach zmagań zajmuje Stefan Peterenzel. Na drugim miejscu jest Bernhard ten Brinke, a na trzecim Khalid Al-Kasimi, do którego załoga Orlen Team traci 5 minut i 49 sekund. Śledzimy bardzo uważnie występy Kuby Przygońskiego. Kolejna relacja pewnie już niebawem. Tak, już jutro, cały rajd potrwa do czwartku, więc jeszcze na pewno sporo informacji Państwu przedstawimy. Na koniec o decyzji jednej z największych gwiazd koszykówki zawodowej, LeBrona Jamesa. LeBron ponad udział w Mistrzostwach Świata w koszykówce, które w tym roku we wrześniu zaznaczy z udziałem polskich koszykarzy, po raz pierwszy od 50, tak dobrze liczę, dwóch lat odbędą się w Chinach, zrezygnował na rzecz występu w filmie. Może się wystraszył też polskiej reprezentacji, ale nie, oczywiście żartuję. No tutaj LeBron James, gwiazda NBA, a może i gwiazda nawet kina, tak? No, przyszłości. W przyszłości Amerykanin i tak powiedział, że na Mistrzostwo Świata i tak by nie pojechał, no ale tutaj wszyscy oczywiście spekulują na temat tego udziału w filmie. Powiedz. No to jest druga część, kontynuacja. Myślę, że wszyscy Państwo dokładnie pamiętacie film Space Jam, czyli... To jest film, no tak naprawdę taki animowany, tak? Bohaterzy... Ale LeBron to w jakim roli występuje? Na pewno gracza, tak? Pamiętamy ten film Space Jam, pierwsza część, tam występował oczywiście Michael Jordan, teraz to LeBron James tutaj pokaże się swoimi umiejętnościami aktorskimi, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Może to będzie początek wielkiej kariery filmowej koszykarza. LeBron ma już swoje lata na karku. Coś na emeryturze trzeba być robić. Być może Rafał nieprzypadkowo przeniósł się z Cleveland do Los Angeles, blisko Hollywood. Kto Warner wie, Bros. Blisko. Tak, kto wie, jak potoczą się jego losy w przyszłości. Tyle na dziś. Proszę Państwa, tym akcentem koszykarskim, koszykarsko-filmowym kończymy. Dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.